A jakbyś na koniec tego naszego spotkania, tego wywiadu, jakbyś zachęciła młodych ludzi do tego, żeby trwali w czystości przedmałżeńskiej? No niech spojrzą na życie, co ich otacza. Dzisiaj jakiś młody chłopak pójdzie do znajomych i powie: słuchajcie, ja odmawiam różaniec, to tak prawie wygląda, jakby przeklnął w dzisiejszych czasach. Jeśli pójdzie do znajomych i powie: ja palę jointy, to jest normalny dla wszystkich, a normalny nie jest. Dzisiaj mamy mieszkania coraz większe, samochody coraz ładniejsze, ale rodziny coraz mniejsze i coraz bardziej nieszczęśliwe. Także ja mówię do tych młodych: poznajcie się lepiej, ponieważ największą bronią diabła to jest ta nieczystość. On pasją i namiętnością daje nam do zrozumienia, że my jesteśmy zakochani, a tak naprawdę ta pasja, ta namiętność któregoś dnia przychodzi i my się budzimy obok osoby, której tak naprawdę nigdy nie poznaliśmy i się rozstajemy. Kto cierpi, są dzieci. Także mówię, idźcie do waszych chłopaków, dziewczyn i powiedzcie im: spróbujmy poznać się lepiej, żyjmy w czystości, a on wam powie nie i was zostawi, pójdzie z kim innym, czy i to znaczy, że was kochał. Spróbujcie się zapytać, czy był z wami tylko i wyłącznie dlatego, że kochał wasze ciało. To jest największa próba miłości, bo tylko w taki sposób możesz zdać sobie sprawę, czy ta osoba jest z tobą, bo kocha twoje ciało, czy będzie z tobą także, kiedy tej namiętności już kiedyś nie będzie, kiedy będziecie mieli rodzinę. Także to jest taka... I do tego chyba uzdalnia tylko osoba Jezusa Chrystusa, do takiego wymiaru miłości. Tylko i wyłącznie.